Skrypt Dynamiczna Legenda pozwala na stworzenie spersonalizowanej wersji zestawienia dowolnej kategorii elementów w Revicie w formie widoku legendy. W tym momencie wspieramy dwie kategorie elementów drzwi i okna z nadzieją na rozszerzenie o kolejne kategorie. Skrypt dostępny jest w usłudze DynamoScript w pakiecie Architects Choice. W zestaw z tym skryptem w dokumentacji znajdą Państwo również plik z szablonem widoku legendy. Gdy klikną Państwo na odnośnik, zobaczą Państwo stronę internetową Google Drive, z którego będą mogli Państwo pobrać widok dynamicznej legendy, który znajduje się tutaj. Proponuję, by ten widok dostosować sobie odpowiednio nazwać jako szablon, odpowiednio opisać dla drzwi i okien, odpowiednio opisać dla drzwi i okien, i jeżeli będą Państwo chcieli budować zestawienia w oparciu o ten szablon na projekcie, proszę zawsze duplikować widok z nową nazwą i na nim pracować. Skrypt zlicza elementy w projekcie. Skrypt zlicza wszystkie wystąpienia elementu kategoria drzwi. Następnie grupuje je według typu tego elementu, pobierając odpowiednio informacje o nazwie tej rodziny, wysokości, szerokości drzwi, wysokości, szerokości otworu, jeśli takowe są wypełnione. Skrypt odpowiednio również podmienia komponenty legendy na te, które będą reprezentowały odpowiedni typ okna bądź drzwi. Wypełniony jest znacznik, ten jest znacznik typu. Bardzo ciekawą rzeczą jest zliczanie wystąpień lewych i prawych z projektu. Jeżeli wypełniają Państwo takie informacje na projekcie, powinny być one zawarte w parametrze kierunek otwierania. No i na samym końcu podana ilość całkowita. Przejdźmy do skryptu. Tu klik na nazwę skryptu lub zakładka orkiestra, Architect's Choice, dynamiczna legenda. Ok. Tak jak powiedziałem wcześniej, skrypt wspiera na razie dwie kategorie elementów. Są to drzwi i okna. Więc wystarczy wybrać w naszym wypadku kategorię drzwi, elementy, a następnie wybrać elementy tworzące kolumn tabeli. Teraz w widoku trzeba wybrać wszystkie elementy, które tworzą kolumnę. Czyli są to linie, są to, kliknę Finish, żeby zatwierdzić, są to linie. Państwo widzą, nie wyświetla się, właściwości się nie wyświetlają. Są to etykiety tekstowe, komponenty legendy i zwyczajny tekst. Proszę jeszcze, oprócz samej zawartości kolumny, która będzie odpowiednio kopiowana i wypełniana, należy wskazać również linię, która będzie odzwierciedleniem szerokości samej kolumny. Już wypełnimy odpowiednie parametry od góry do dołu. Trzy z nich. Klikamy Rysuj legendę i śledzimy, co się stanie. Pragnę powiedzieć, że na tym pliku testowym nie uzupełniłem wymiarów otworów, dlatego cała ta kolumna jest pusta. Stąd też wynika ostrzeżenie, które świeci się tu na pomarańczowo. Natomiast zasymulowałem ilość lewych i prawych drzwi w projekcie, więc można się przekonać, ile elementów. Właściwie w tym momencie możemy też dowiedzieć się, czy wszystkie elementy, czy wszystkie drzwi mają wypełnione parametry
lewości, prawości, dodając to do tego, czy daje nam na pewno 65, ponieważ ilość całkowita drzwi jest wcześniej sumowana niż sprawdzanie sumy drzwi, które mają przypisane parametr lewy i prawy. Jeżeli coś się wymknie, wiem, że przy szóstej równie, o właśnie tutaj, jedne drzwi wymknęły się i nie są opisane poprawnie. Nie są opisane ani jako lewe, ani jako prawe. Więc tutaj można zauważyć, że jest pewna nieścisłość. Zaznaczyć wszystkie elementy w widoku i zacząć szukać. Co warto powiedzieć? Warto powiedzieć, że wszystkie drzwi fajnie się zachowują. Problem pojawia się tylko oczywiście przy drzwiach ściany kurtynowej. One zachowują się nieco inaczej. Ich komponent legendy jest dziwny, nietypowy, ponieważ on reaguje tylko na zmianę szerokości. No i zawsze wypełnia jakiś tam kwadrat, więc jeżeli mamy dwuskrzydłowe drzwi, no to w miarę jest to życiowy symbol. Natomiast jeżeli mamy drzwi o szerokości 90 cm, które są jednoskrzydłowe, otrzymamy kwadrat z uchwytem z rączką. No cóż, jest jak jest. W tym wypadku trzeba będzie opracować inne rozwiązanie. Być może to podmienić jakoś, może jeszcze wymyślimy jakiś patent na to. Więc najwięcej poprawiania samych symboli jest przy ścianach kurtynowych, natomiast zwyczajne drzwi zachowują się bardzo poprawnie.